patrz, mam na końcu ten, ojejku, cholera, akurat zadzwonię do ciebie, dobrze? Serio, mówię wam, że macie, przysięgam, mam i zobaczcie, jesteśmy tutaj 21 lat później i robimy wodę z tehili. Zwykle ci ekipa z tej strony. My już jesteśmy po spotkaniu w Lidlu, bardzo owocnym. Będą nowości w Lidlu, będzie dzik w Lidlu. A teraz lecimy do Krynicy. 6 godzin trasy i łącznie dzisiaj zrobimy 1000 km około. No i tam jedziemy, zobaczycie dlaczego. Pokąpać się w hotelu. Nie no, żartujemy. Nie tylko. Gofry proteinowe oczywiście, wysoko białko, nisko tłuszcz, białko Milky Way, banany, słodzik. Stanę tyłem. No a i później, na cofce. A później wjadę ten. Chyba na M1 będę jechał teraz. A musimy wejść do recepcji? Musimy, no. To też taki system stworzony, no jest, kurczę. Ciekawe, czy da się to zoptymalizować, no, co? Ty co, tu mam stanąć w tym? Może się nie da tak Sparta tego. Trochę. Ja bym tam stanął równolegle. Już ktoś tutaj próbował. Za tym autem równolegle postaw. Masz tory. Nie ma krawężników? Nie, no krawężnik jest nie do końca, tam gdzie jest no, to. No. Wiadomo. Ja pierdolę. To nie, no tu nie, tu jest źle stanąć no. Ogólnie. Kurwa ty. Pojedź może na górę i zjedziesz. No nie, no teraz już muszę cofkę zrobić. Tu jest warstwa śniegu gruba już, co nie? Już... Żeby się nie zsunąć? Opony, znaczy nie zsunęlibyśmy no się, nie, ale to lepiej w ogóle, nie... kurwa, idę z buta na recepcję i tu parkujemy normalnie. Ja bym się tutaj zatrzymał, nie ma chyba ruchu, wiesz? No... Dobra, daję parking. No... I co, idziemy się zameldować, no, tak? No... Chyba się nie zsuniemy, co? Zobaczymy. Uważaj, nagrywaj. Ja ciągle nagrywam właśnie, bo coś czuję. Zobacz, to muszę cię normalnie ten, jak na Everest. To jest misja. Patrz, chciałeś mieć dokument na Netflixie, to masz, zobacz. Patrz, jak tam zobacz, śnieg to jest daje. Nogi muszę wyjadzić. Zobacz, i na mnie śnieg jak daje, jak na jakimś Everestie. Jasne, zdobyliśmy to. Ty, ale jak tu ślisko w ogóle. No, ale kamera też nie oddaje chyba, jak tu jest strom. No nie, nie. Wszystko jest tu zawsze na kamerę, że uchwycić. Dobra, szybka akcja, jedziemy ty, potem. O kurde, był taki jeden moment, jakoś 2 godziny temu. Trasę robiliśmy tak długo bez postoju, dłużej. Wysiadamy, a tam auta na stacji, na Orlenie. Same auta na rejestracjach francuskich. Ludzie zaczęli mówić po francusku i my... Tak się zastanawiamy, czy nas nie... Że ty, co się stało, że... Ty, nie ogarnęliśmy, że wyjechaliśmy z Polski, nie? Kurczę, nie tak śmiesznie to zabrzmiało, bo troszeczkę muszę się obudzić. Źle tą historię opowiedziałem, ale to było śmieszne po prostu. I to była góra, czekaj, Świętej Anny? Tak. Coś takiego i tam sami Francuzi. No jak z komedii jakiejś, nie? I tu już jest recept. To gdzie naokoło, z tamtej strony? Panowie, ona chciała. Gdzie mogę stanąć? To się przerwało w ogóle, co to? Napadało trochę śniegu i mokry fest. W ogóle ja ogarnąłem, że bez rękawniku mam kartę od pokoju naszego z poprzedniego wyjazdu. Co ty gadasz? W Warszawie mam. Thank you.
Słuchajcie, moment prawdy. Spotkaliśmy widza. Siemano. I teraz Zanek tak. Widzu jest Brzegiestowa. Nie chcę podać imienia, Borodo. I teraz tak. Opowiadam historię, że w Brzegiestowie, jak miałem 10-12 lat, to z dziadkiem byłem i dziadek połamał narty. Wyszliśmy z hotelu na górkę, narty były czerstwe z lat 60. I teraz oni się tutaj śmieją i nie wierzą mi. I widzu, w tej samej miejscowości. I widzu nie wie, czy to jest prawda, czy nie. Także dzwonię do dziadka na szybkości, żeby im udowodnić, że to było Brzegiestowo. Brzegiestowo, prawda? Witamy. To patrzcie. Mówię, że serio udowodni, bo tak na szybkości wymyśliłem tę historię. Możesz nagrywać ich miny? Stanę z nimi, jest żeby było ich miny. Ale jest zapytaj go, gdzie to było. Widać. Nie mów mu, gdzie to było. Zapytaj tak, go, zapytam gdzie się. To było. Spokojnie. Przeliterował nazwę miejscowości. Niemożliwe to jest. Oby odebrał. To może mnie odebrać. Było. Może drewno teraz rąbie, albo trawę kosi. Narty struga. Albo samochód. Nie, albo w garażu samochód. No. Albo kurde, biega po prostu szkoda. Gdzieś. Szkoda, no. Ty, jak, do dziadka numer, jak się nie dodzwonię, to zadzwonię później. Dziadek mnie tak dwa. To jeszcze zaplanowane. I Błażej ci napisze, to była prawda. To do odcinka w samym. No. Będzie w odcinku. Będzie, albo w odcinku. Dopilnujemy tego dziadek telefonu. Dziadek oddzwoni do ciebie, nie? No, zrobimy to, zrobimy. Ale chciałem zobaczyć, wiesz, waszą reakcję, nie? Przepraszamy, Brzegiestów to nie było miasto, w którym dziadek płonął na. Brzegiestów czy Brzegiestowo? Brzegiestów. Brzegiestów. O, zaczyna się. Nie. Nie, ale to jest odmiana. Panowie, no co wy, tylko odmianę się pytam. Nie ma czegoś takiego chyba, Brzegiestowo. No właśnie. Jeszcze raz spróbuję. Może odbierze. Robert, sprawdzaj, czy to jest. No, serio. Halo? Dobra. O, cześć dziadek, masz sekundę? Halo? Słyszysz mnie? Tak, już chwileczkę, tylko moment, bo... Dobra, dobra. Tam telewizja. Ale ja tylko na sekundę, wiesz? Halo? No, teraz mnie słyszysz? Tak, tak. Słuchaj dziadek, bo nie wierzą mi koledzy. Czy możesz mi powiedzieć, w jakiej miejscowości ci się te narty połamały, co byliśmy, jak miałem 12 lat? Tam z tobą byliśmy na wyjeździe? Trzeci koledzy nie wierzą? Nie wie, znaczy miejscowość, gdzie pamiętasz byliśmy, jak tam miałem z 10-12 lat, ja z tobą byłem, co ci się te narty połamały? I jak się ta miejscowość nazywała, bo jesteśmy niedaleko tej miejscowości? Zaraz, cholera, ojejku, patrz, mam na końcu ten, ojejku, cholera. Akurat kartofel, zadzwonię do ciebie, dobrze? Ale co będziesz gdzie sprawdzał? Nie, to ja sobie przypomnę, bo w tej chwili, wiesz, mi się przypalą ziemniaki, wiesz, wyszło z tego. A to było jakoś na ży? Że? Jakoś, że? Cześć, bo tu mi się przypala. Zaraz. Dobra, to zaraz zadzwonisz. Zadzwonię do ciebie. Dobra, to zrób jedzenie i ten, i odzwoń, dobra, to czekam. Ja pierdolę, dziadek sobie ziemniaki smaży, kretyn dzwoni. Jakieś narty, kurwa. 30 lat. Słyszeliście, że nie, ale na ży coś zaczął mówić dziadek, tylko nie mógł sobie przypomnieć. No, serio, no, mówię wam, było. Że macie przejebane, przysięgam, mają przejebane, to było Brzegiestowo. Jebać ich, bo nie wierzą. Dokładnie będzie to tam. Brzegiestów. Może tak być. Przepraszam za odmianę. Ale musi być potwierdzone. Może zobaczymy. Mortalcio. O kurwa. Cholera, rozmawialiśmy niedawno kiedyś o tym i nie mogę sobie też, bo tak wiesz, objaw to wszystko mi się nałożyło i wiesz, nie mogę się skoncentrować. Bo to było blisko Krynicy Zdrój, nie? Tak, to tuż blisko granicy, wiesz, to Słowacja, to Słowacja, a to by, a kojarzysz, że rzekie Żelistrzewo, czy czekaj, Żelistrzewo? Brzegistów, o Brzegistów? Brzegistów.
Rzegiszów chyba, tak. Dziękuję, dziadek, to się zgadza, bo mi nie wierzyli, bo oni się śmieją, że ja nie pamiętam nigdy. Ale to było, to jest bardzo ważne w ogóle w historii tego kanału, bo ja mam na nich wszystko teraz, a oni na mnie nie mają nic. Także dziękuję ci za tą informację. To było bardzo ważne. Bo wiesz co, widza spotkaliśmy, bo jesteśmy w Krynicy teraz i widza spotkaliśmy właśnie Rzegistuwa. Rzegistuwa. Masz na nas wszystko. My na ciebie nic. Widza, wiesz, widz był nasz tam, po prostu. Tak, i właśnie opowiadam mu tą historię, że byłem z tobą, a oni się zaczynają śmiać, że nie wierzą, że to jest ta miejscowość. No i przepięknie. Na pewno, że Rzegistów, że tam chodziliśmy, tam ta piękna rzeczka taka zaraz była. Poza tym tam z tą górzysty teren, pamiętasz, jak żeśmy tam łazili i tak dalej. Bardzo ładny, dobry ośrodek był. Tam w Pilpolgach graliście non-stop. Też, no z ojcem. No. No. To Rzegistów, tak. Fajnie. To nieduża miejscowość, przepięknie położona. No. Przy granicy. Dokładnie. No. Fajnie. Stajmy sobie. Możesz jego każde na portrecie, każdego twarz po kolei. On mówi, że ma na nas wszystko, my na niego nic. A to wygląda tak, że my mamy na niego wszystko, on ma na nas jedną rzecz. Dajcie mi jakąś rzecz. To dajcie mi jakiś, wiecie, suchy dowód. Panowie. No nie, panowie, no. Była przegrana tu, czy nie było z waszej strony? Przegrany się czuję, no. Zwracam ale... się na rowcy, owca koks. No. Ale głupawka była niesamowita, ale no. Nie wierzyłem szczerze w tą historię. Że no. Pomylił z jakąś inną całkowicie miejscowością. Pasowało mi to. Ale fajnie, no. Zostało udowodnione. Ale głupawka, fajna, fajna. Jeszcze dziadek powtórzyć, że to było gdzie? No Rzegistów, no. Ale jak się ten ośrodek nazywał? No ja tak nie pamiętam. Wiem, że to był jakiś wypoczynkowo-sportowy, czy coś takiego, no. Czy ja dobrze słyszałem u Cechiniego? Właśnie tak, chcę powiedzieć, bo przed chwilą jeszcze drugi raz dziadziuś do mnie zadzwonił i mówi, że właśnie ten ośrodek to był Cechini ośrodek. A dzisiaj jesteśmy tutaj i to było 2002 rok, czyli dobrze powiedziałem, miałem 10 lat w 2002, mówiłem, że 10-12. I zobaczcie, jesteśmy tutaj 21 lat później i robimy wodę z Cechinim. W ogóle jaki przypadek, że spotkaliśmy widza, zobacz, jaki poszedł w ogóle... Faza. Domino tak poszło nagle, no. Jeżeli w odpowiednim miejscu się znajdujemy. No. Decyzja o tym, że właśnie tutaj robimy wodę. Utwierdzamy decyzję, że no. Jest bardzo dobra decyzja. To miało być. O, nie było o tym. No to nie, to po prostu dałem przebitki. To twoje story można dać. A jest teoria, że to się wyrabia od nadmiernego leżenia. Leżenia, no. Bo tam się płyny limfatyczne gromadzą. No. Nie rusza się krew, nic. Usłyszę wszystko. Jak to nazwać? Jak to się nazywa? Nawet tak potocznie? Jak to się nazywa w sumie? Jak są odleżyny, to mogą być należyny. Na rośliny. Na rośliny. Na rośliny. To jest taki wał bardziej. No międzyszyński. No bo wał międzyszyński. O. Takie wałki na, pod szyję, żeby tu ci się wygodnie leżało. Są te wałki takie. No to on sam sobie jakby stworzył. No. Wał międzyszyński. Nie używał wałków i no. Sam się tworzy wał. A dobrze poprawił, bo u nas jest wał międzyszyński w Warszawie, ale jako, że jesteśmy w Muszynie, tam fajnie podpowiedział, że to jest wał muszyński. Bo został odkryty w Muszynie, na terenie uzdrowiska Muszyna, w hotelu Belmonte. Belmonte oczywiście. Batonik wleciał, jak już tak sobie gadamy. To jest mistrzostwo świata, no. Właśnie wczoraj te desery testujemy, nie? I się nie chce deseru jeść, bo to fat. Bez sensu, a smaku na tyle to nie rekompensuje, nie? A no. Tutaj baton, 6 fatu, 30 białka, jeszcze smak jest taki, jakbyś zamówił
jakby był podany, wiesz, na talerzu deserek. Tylko deseru mi brakowało. No. Tam w restauracji. No. Takiego deseru. No sterek 15 na 10. Mm. Jak to jest vlog, to możemy powiedzieć, bo pytania właśnie na Insta też są, kiedy i gdzie będzie woda. W sumie tak nagrywamy tą wodę i nie daliśmy w ogóle na storce, kiedy to będzie. Ale to Daniel tak za bardzo chyba mówiłeś, żeby jeszcze nie mówić. Ale jak już ten film się ukaże, to można powiedzieć, że będzie w Dino, w Lidlu i w Żabce. I to gdzieś na początku kwietnia. Na początku kwietnia Dino, w środek Lidl i końcówka chyba Żabka. No sarny kurwa podeszły pod... Gdzie to? A tu, dobra, my się... One widzą cię, uciekają. O kurwa. Ale śmiesznie, że tak sobie stoją przy ludziach, o to chodzi. Bo że przebiegają to normalka, nie? Jakieś kurwa oswojone są. Coś dobrego to musi być. A ty ostatnio idę kurwa z psami? Borsuk kurwa. Przysięgam. Borsuk zapierdalam. Mówię, ty jakiś duży kot, nie? A on nagle tak, nie? Mówię, ty kurwa to borsuk chyba. A kogo nazywa się borsuk WK? No mnie. Ciebie kurwa. No i mówię, że kurwa borsuka spotkałem, kumasz? A czemu borsuk cię nazywaliśmy? Nie pamiętam. Bo miałem mordę tłustą.